Państwo Państwu opowiedzieć o astragalusie, czyli traganku błoniastym oraz podstawowych jego mechanizmach działania. Ja nazywam się Kinga borowicz i na co dzień zajmuję się mechanizmami powstawania chorób oraz mechanizmami ich konwencjonalnego i niekonwencjonalnego leczenia. Astragalus membranaceus, czyli traganek błoniasty, to roślina motylkowa. Nie rośnie jednak w Polsce, a w Azji Południowo-Wschodniej, w terenach wysokogórskich. Oczywiście, poza jego zaletami odżywczymi, posiada on również wiele właściwości leczniczych, a zawdzięcza to ponad 260 substancjom czynnym, które należą do czterech podstawowych grup: saponin, izoflawonów, polisacharydów i flavonoidów. Ja pewnie będę się odwoływać do tych substancji czynnych w następnych filmikach. Dzisiaj chciałabym tylko wspomnieć o dwóch najważniejszych, najbardziej sławnych, to cykloastragenol i astragalozyt czwarty. One bowiem warunkują przeciwstarzeniowe, unikalne działanie astragalusa na poziomie komórkowym. Miejsce astragalusa w tradycyjnej medycynie chińskiej jest ustalone i utrwalone. Ta substancja roślinna jest bowiem stosowana od ponad 2000 lat w Chinach, początkowo na dworach cesarskich. Jej nazwa chińska Huang Qi nawiązuje do żółtego koloru korzenia, to ten człon Huang, Qi z kolei to energia życiodajna energia, która płynie w meridianach i według tradycyjnej Medycyny chińskiej, jej prawidłowy przepływ warunkuje nasz dobrostan. Od wielu lat Astragalus był przepisywany w przypadku chorób przewlekłych, uogólnionego osłabienia oraz w celu zwiększenia ogólnie pojętej witalności. Dzisiaj powiemy, że to działanie adaptogenne. I rzeczywiście Astragalus jest adaptogenem, podobnie jak rzęszczeń. Ale nawet dwu- trzykrotnie silniej od niego działa. Astragalus ma działanie wielokierunkowe. Jakie są w takim razie podstawowe kierunki jego działania? Otóż na początku zwykle wymienia się działanie adaptogenne, ponieważ ono pojawia się najwcześniej w czasie suplementacji tego surowca roślinnego. Poza tym astragalus działa przeciwstarzeniowo na poziomie komórek i tkanek. Zawdzięcza to temu, że aktywuje enzym telomerazę, który z kolei zapobiega nadmiernemu skracaniu się końcówek chromosomów. Będę pewnie w następnych filmikach mówiła szerzej o działaniu przeciwstarzeniowym i opowiem o telomerowej koncepcji starzenia się komórek i tkanek. Astragalus wykazuje także działanie antyoksydacyjne, czyli broni nas przed nadmierną ilością wytwarzanych rodników tlenkowych. Taka nadmierna ilość prowadzi do uszkodzenia komórek i tkanek i na pewno nie jest korzystna dla naszego organizmu. Wolne rodniki tlenkowe przyczyniają się także do szybszego starzenia organizmu, a więc działanie antyoksydacyjne to również działanie przeciwstarzeniowe. Astraganek wykazuje również działanie przeciwzapalne, szczególnie w aspekcie przewlekłych zapaleń. Ma działanie immunomodulujące, czyli wzmaga naszą odporność. Nie bez znaczenia jest też działanie metaboliczne. Astragalus działa hipolipemizująco, czyli obniża poziom lipidów, przede wszystkim cholesterolu LDL i trójglicerydów. Podwyższa natomiast poziom korzystniejszego metabolicznie cholesterolu HDL. Dużą rolę przypisuje się astragalusowi w regulacji metabolizmu glukozy. Draganek obniża poziom glukozy u pacjentów, którzy mają jej podwyższone stężenie, czyli u pacjentów ze stanami przedcukrzycowymi oraz z rozpoznaną cukrzycą typu drugiego. Wreszcie. Astraganek wywiera działanie ochronne na narządy, przede wszystkim na narządy lite, takie jak serce, mózg, wątroba czy nerki, więc wykazuje działanie kardioprotekcyjne, neuroprotekcyjne, hepatoprotekcyjne i nefroprotekcyjne. Dzisiaj chciałabym się skupić na wpływie Astragalusa na układ odpornościowy na układ immunologiczny. I dlatego najpierw powiem kilka słów na temat jego działania. Układ immunologiczny to narządy limfatyczne, przede wszystkim węzły chłonne, migdałki podniebienne, czy też skupiska wyspecjalizowanych komórek w przewodzie pokarmowym oraz komórki układu immunologicznego. Zazwyczaj są one składnikami płynów ustrojowych, krwi czy limfy. Natomiast wtedy, kiedy jest taka konieczność, kiedy rozwija się stan zapalny pod wpływem wtargnięcia czynnika chorobotwórczego, komórki te przedostają się do tkanek i tam ulegają metamorfozie. Takiemu procesowi podlega na przykład monocyt, który jest składnikiem układu białokrwinkowego, ale w czasie zapalenia jest Transportowany do tkanek i tam ulega transformacji do makrofaga. Makrofag to bardzo ważna komórka, odgrywająca olbrzymią rolę w procesie zapalnym, zarówno ostrym, jak i przewlekłym. To również bardzo ważna, kluczowa komórka układu immunologicznego. Po pierwsze, rozpoznaje czynnik chorobotwórczy, czyli antygen i Niejako przedstawia go kolejnym komórkom układu immunologicznego. Po drugie, makrofagi mają zdolność do pochłaniania antygenów czynników chorobotwórczych i trawienia ich we własnym wnętrzu, czyli prowadzą do unicestwienia czynnika chorobotwórczego. Wszystkie komórki układu immunologicznego możemy podzielić na pomocnicze i to są przede wszystkim granulocyty oraz komórki główne. Do nich należą wspomniane już makrofagi, ale także komórki linii limfocytów. Limfocyty klasy B produkujące przeciwciała, limfocyty typu T, które produkują substancje aktywne zwane od nazwy komórek limfokinami. I komórki NK, czyli naturalni zabójcy. Limfocyty typu T, tak zwane cytotoksyczne, i komórki NK, mają zdolność bezpośredniego zabijania komórek zainfekowanych wirusem albo też komórek nowotworowych. I tutaj warto wspomnieć o tym, że mamy odporność wrodzoną i odporność nabytą. Odporność wrodzona to jest taka odporność, którą dysponujemy jeszcze przed tym, zanim nasz układ immunologiczny będzie miał kontakt z czynnikiem chorobotwórczym. I komórki, które odgrywają tutaj podstawową rolę, to granulocyty, wspomniane makrofagi i komórki NK. Natomiast odporność nabytą nabywamy poprzez kontakt z czynnikiem chorobotwórczym. I mogą tu być dwa przypadki: przez przechorowanie i przez zaszczepienie. Ciekawe jest to, że substancje aktywne Astragalusa działają na wszystkie komórki główne układu immunologicznego, aktywują je, pobudzają do większej pracy, do większej produkcji przeciwciał, limfokin, do większej migracji monocytów do tkanek, transformacji w makrofagi, do Wreszcie zwiększonej aktywności żernej makrofagów. Astragalus jest uważany za tzw. adjuwant. To w aspekcie przechorowania czy też szczepienia. Astragalus jest stosowany jako czynnik, który zwiększa skuteczność szczepionek albo inaczej przyspiesza pojawienie się odporności nabytej po zaszczepieniu. Ciekawą kwestią jest to, że substancje aktywne Astragalusa nasilają reakcje immunologiczne, które są niejako regulowane przez limfocyty T pomocnicze klasy pierwszej, TH1. Są one aktywowane przez bakterie i wirusy. Natomiast substancje aktywna Astragalusa Hamują te reakcje immunologiczne, które zachodzą za pośrednictwem limfocytów T pomocniczych typu drugiego, a te z kolei aktywowane są poprzez antygeny pasożytów albo alergeny. I tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Astragalus wywiera działanie przeciwalergiczne. I rzeczywiście wykazano dobroczynny wpływ substancji czynnych astragalusa w chorobach o podłożu alergicznym, w chorobach atopowych, nawet w astmie oskrzelowej, atopowej. Ponieważ astragalus nasila reakcję układu odpornościowego, nasila również ostrą fazę reakcji zapalnej. Zapalenie ostre jest korzystne dla naszego organizmu. Zapalenie jest bowiem reakcją organizmu na pojawienie się czynnika chorobotwórczego i celem tego, tych procesów jest unicestwienie czynnika chorobotwórczego. Zapalenie przestaje być korzystne w momencie, kiedy zaczyna się przewlekać, kiedy przechodzi w zapalenie przewlekłe. Wtedy bowiem dominują procesy degeneracyjne, które niszczą tkanki i narządy. I okazuje się, że astragalus działa przeciwzapalnie właśnie w fazie zapalenia przewlekłego. Pojawia się także pytanie, czy skoro astragalus nasila reakcję układu odpornościowego, to czy można go podawać pacjentom ze schorzeniami autoimmunologicznymi. Choroby autoimmunologiczne polegają na tym, że układ immunologiczny traci zdolność rozpoznawania własnych antygenów i produkuje przeciwko nim przeciwciała, a więc niejako kieruje się przeciwko naszym własnym tkankom. Skoro tak jest, a astragalus nasila działanie układu odpornościowego, to w takim razie logiczne byłoby, żeby go nie podawać. Ale nie jest to takie proste. Istnieją bowiem badania, w których wykazano, że astragalus wykazuje dobroczynne i korzystne działania w niektórych chorobach o podłożu autoimmunologicznym. I mam tu na myśli reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń trzewny układowy, czy też wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Podsumowując, astragalus wzmaga Reakcje odporności pierwotnej i wtórnej, czyli swoistej i nieswoistej, wykazuje działanie przeciwzapalne w zapaleniu przewlekłym. Potwierdzono również przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe działanie astragalusa, szczególnie w odniesieniu do wirusów zapalenia mięśnia sercowego, opryszczki, cytomegali, ale także wirusów, które powodują. Infekcje górnych dróg oddechowych, w tym wirusów grypy, paragrypy, również koronawirusów. I wreszcie Astragalus wykażu, wykazuje korzystne działanie w chorobach o podłożu alergicznym, atopowym, w tym astmie atopowej oraz w niektórych chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.